Jezioro Tarnobrzeskie darem Wisły. Taki tytuł nosi wystawa fotografii autorstwa Pawła Mazura, którą można podziwiać w galerii na piętrze w środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zdjęcia te według mnie pokazują jakiś tam osobliwy urok Wisły widziany przeze mnie. I też przypominają o tym, i w tym, i to dla mnie było najważniejsze, jest najważniejsze, że wszyscy zapominamy trochę o Wiśle, może z korzyścią dla Wisły, bo ona odpoczywa. Kiedyś odpoczywaliśmy nad tą Wisłą, tak jak teraz odpoczywamy nad jeziorem. I chciałem po prostu pokazać tymi zdjęciami i tą wystawą to, że cały czas ta Wisła, że tak powiem, jest takim jednym organizmem z jeziorem, ponieważ jest kanał dopływowy, odpływowy. Ta woda co roku jest y, 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 Puszczana z jeziora, ta woda jest napuszczana do jeziora świeża i cały czas jakby tworzą nierozerwalny ze sobą kontakt. Ekspozycję tworzy 18 zdjęć Wisły i jeziora, które autor wybrał spośród ponad 80. Wszystkie powstawały podczas wczesnej i późnej jesieni. Chciałem pokazać akurat taką odsłonę i taki urok Wisły i jeziora. Ja miałem tą okazję i mam zawsze, ponieważ morsuję. Więc też w okresie zimy, w takich y, okresach, kiedy nie ma ludzi, kiedy, kiedy jest cisza nad jeziorem. To są takie, takie zdjęcia, y, które jeszcze będę przedstawiał. Bardziej skłaniam się ku Wiśle teraz, ponieważ ona o, odżywa tą swoją taką niekontrolowaną naturą i pokazuje siebie taką, jaka ona jest. Nikt y, już jakby się nią nie zajmuje, ponieważ nie ma transportu na Wiśle. Ona zarasta w naturalny sposób i kształtuje siebie tutaj na tym odcinku naszym tak trochę na dziko. Część prezentowanych fotografii ujrzała już wcześniej światłodzienne. Wszyscy, którzy jeszcze nie mieli okazji ich zobaczyć będą mogli to nadrobić. Wystawa będzie dostępna w Środowiskowym Domu Kultury do końca roku.